Hej, 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 Liska. W następnym odcinku zagrajmy w Fallout 1.5. Więc tak, widzimy się w tym miejscu, będziemy w tamtym miejscu, ponieważ postanowiłem troszeczkę pofarmić i wybić kilka tych kuli. Wiecie, po co będę biegał się bawił tak długo. Trochę mi to zajęło. Przy okazji odkryłem jakieś nowe miejsce, tam nawet nie wchodziłem. Co to jest, to się okaże. Wiecie, nie chciałem po prostu odkrywać tego bez was. Okazało się teraz, że zagrałem z tym gościem, wywala mi grę. Za każdym razem. Się wkurzyłem, wyłączyłem spolszczenie. Przygadałem z nim. Wiecie, dając mu te bodajże 5 tych wisiorków. Zostawiając sobie ten jeden. Powinien być raczej. Nadal. Niech już tylko rzucę okiem. Jest, dostał jeden. Zabraliśmy na kilku tych... na strzelbę, karabin, był jeszcze snajperski, ale wydałem go, ale ten pancerz bojowy rzeczywiście swoje robi. To jest zdecydowanie fakt. Wolę nie klikać na niego. Powinno się raczej otworzyć. Tak. Schowajmy broń, aby szybciej móc bawić się. Zobacz, łowca. Moc wymagany, wiedziałem. Mogę porozmawiać? Aha, on się odwalić. Zapisz. Więc muszę kawę się przesunąć, bo mi przeszkadza. 154. Dobrze, więc. Nie udało mi się, nie udało mi się. Przydałoby się trochę rozwinąć jednak. 10 lat później. Nadal mi się nie udało. Szybciej. Jej! Rozpomowałem go po prostu. To sobie przywłaszczę. Gule tu, gule tam, gdzie ja ich nie mam. Czy mogę tu zajrzeć? Gdybym użył na niej mapki, co by się stało? Nic by się nie stało. Dostęp tempy. Aż tak. Tyle widzimy do punktu. Czyli ten. Doktor Yochin! Przepraszam mnie? Mam kilka pytań. Czemu nagle muzyka się włączyła? Ciekawe. Ciekawe dosyć. Wirus antymutacji? Czy to coś na EV? No właśnie. Dobra, no oczywiście jak możemy, to wypytajmy się, o co się da, prawda? Implanty, o, ciekawa rzecz. Siła, zręczność. O właśnie. Ups. Giń. Cóż.
Nie do końca o to mi chodzi. Aha, muszę zespamować go znowu. Gin pod natłukiem na spamu. Wiem, że mogę cię otworzyć. O, właśnie. W ten sposób. Pierdziemy pałką między miejsca mi proszę. Tego piesła za chwilę palnę. Czy mogę to tworzyć? A, mogę. Pieseł, czy ty musisz teraz szykać? Czy to by się pochodek nudzi? 155. Prosimy. Dobra, przebiegnijmy się przez to. A zobaczmy to jeszcze przy okazji. Jeszcze kilka pytań. Implanty. Właśnie. Wygląda się na szybciej niż pozostali. Się nie dziwię. O, to w sumie też dobre pytanie. Jeśli możemy dowiedzieć, no dlaczego powiedzmy taki no mniej lub bardziej przeciętny obywatel nie wie o tym, prawda? Co się dzieje za murami? Nie mam więcej. Pytań po nim. Czy mogę tu przejść? A mogę. Nie za bardzo. W tym miejscu. Podwędziłem się stale coś. Wakizashi. Przebijają zbroi. To się może przydać. 13 nie są największe obrażenia. Ale... i panienco to się raczej przyda. Pokaż co masz przy sobie proszę. Trzymaj, to jest moja oferta. To tylko tyle. O, właśnie. Czy z tobą mogę porozmawiać mnie? Czy wy myślicie to samo co ja? Wiesz, że się to będzie się działo, nie? Aha, czyli to się nie dzieje, nic, spoko. Czy może? Nie. Myślę, w sumie... komora gazowa. Coś tam się tak delikatnie rozpuściło. Ale tu muszę porozmawiać. I ten też mi się wydaje dosyć ciekawy. A, to dowódca. A, to przywódca. A, to komputer. Komputer. Siemasz. No w sumie. Do jakiego łapień ducha? Wysłasz mnie do jakiego... Tu chyba powinno być... Si na końcu. A sobie zapiszę. No tak... bo nie jesteś mutantem, prawda? Dobra. Mam przyjść. Myślałem, wiecie, że... będzie ekran przygaśnie i będę musiał zasuwać. Nie będę musiał zasuwać nigdzie.
dobre. W sumie mógłbym się zapytać, co on teraz zamierza zrobić. Dzięki. Mam nadzieję, że chcieli mi odstrzelić, bym był trochę z tego mało zadowolony. Teraz jesteś łowcą. Ale faktycznie, jego jest szczery. Ciekawe. Aha, czyli z tym, którym rozmawialiśmy na początku. Zobaczmy. Pistolet pulsacyjny, jak ja kocham go. Naprawdę, uwielbiam ten pistolet pulsacyjny. YK-32. Świetna zabawka. Na ciebie, Peszek. Oczywiście, tak. Czekaj, jeszcze raz, co? Ciekawe, no albo tu, albo tu, albo wóz, albo przewóz. W takim razie jak się dostać do tego chłonek? A czy... nie, dobra, tędy. czekaj, mówię. Bo byliśmy tego jednego gościa, a nie chcą nas przepuścić za cholerę. Więc... Myślałem, że się dowiem. Świetnie. Dobra, gdzie jest? Tutaj. Chcę ja przejść. Tak. 157. A, ciekawe, tam nie mogłem wejść, ale tutaj już udało mi się to. Ciekawe. Tamten mówi tak, nie, może on wpuszczałby, ale ja nie. No i faktycznie nie wpuścił, a ten tak. 158.
Żołnierz. Żołnierz. Więcej żołnierzy. Jeszcze więcej żołnierzy. I robot! Chodź tu. Puszko ty. Niezły. Kasety musi wkładać za każdym razem. No, no. Ciekawe by było, jakby wyglądało, wiecie, jak te stare, no może też są nadal spotykane, ale stare szafy grające. Z głównie na płyty były gramofonowe. No w sumie też na płyty to CD. Ale czasami, rzadko, bo rzadko, ale z tego też można było spotkać na kasety. Więc ciekawe jakby tak, gdyby on tak wyglądał. To świetnie musiałoby wyglądać, kaseta. I się coś by się wkręciła. I robot nagle zaczyna się kopcić. Wiem, bredny jestem w stanie. O właśnie, kto włada? Ciekawe, jak często muszą mu uaktualniać te kasety. Skoro on sam tego nie mówi, tylko odtwarza wybrane części, prawda? Wybranych kaset. Teraz numer 2. O, sporo. Jeszcze za co? Powołano dwie osoby. No, miejsce. Pewnie jakiś następny ten test, nie test, tylko jeju. Badania krypt, krypt, tak. O właśnie. O właśnie, te góry zaatakowały. Przeczytałem jeszcze. No właśnie, opowiedz mi, co ja mówię.
ciekawe. Coś innego jeszcze. O właśnie. Najpierw południowego krańca imperialnego pałacu. Nic się byśmy myśleli w tym kierunku. O właśnie, zasady. Wiecie, głupie by było coś cokolwiek wczytywać. Aha. O właśnie. Jestem ciekaw, czy to będzie można będzie zrobić coś na podobie jak Cryptopolis. Nie ma głupich. Jeszcze są te skrypty, nie? 159. Wiecie, mam chociaż cień szansy na to, iż może zostanę potraktowany podobnie jak przy rozmowie przy bramie miasta Cryptopolis. Nie, przy tym podmurzu na tej drugiej części już, nie? Wiecie, on ma... O, to kombinując skrypty, jest to się, to są inne krypty, tak dalej, nie? Bo ten talent rzeczywiście prawdziwy, o, musiałeś cierpieć, bla, bla, bla. Powiedz co chodzi. To jest pałac? No w sumie. Ja się nie powiesz mi, że moje wytrychy zajebistości są uznawane już przez to, że coś się nam dzieje. Uznawane za broń. Dobry. Jaka broń? Jaka broń? Gdzie? Kto? Ja pierdzielę, co wy? No, zmuzgałem się z jakimś kurde zgniłym kojotem poza mieliście. Przebiegnę się tutaj. Nie tykam szafek nawet celowników. To już ale to razu schowię. Nie wciśniecie mi kitu, że ja próbuję to atakować. Ale coś polską, jaka broń! Nie, no po prostu no nie. Przecież ja nie mam żadnej broni, żadnej cholernej broni nie mam w łapce. No co jest? Tak, załapałem już to. Co? Silne kopnięcie to jest broń? Nihuhu. Obraziłem się na was. Ja pierdzielę, Cryptopolis, przy tym to normalnie raj.
Ale co, można spytać się, było warto, prawda? Czym handlujesz? Ogniwa, okej. I zbożowa. No co? Zacznij, można. Nowa broń. Chris. Na co? Że co, proszę, na 14? Ile kosztujesz? No trochę. Ale zainteresowało mnie to. Poganiasz bydła. Rozbierzemy go na części podstawowe. To wrzucimy. To wrzucimy. No, amunicję już mam. Ale ten Chris mnie zainteresował. Panie... No nie, huhu. 9700, to nie jest tam aż tak strasznie droga. A kitan, sprzedam. Zdobędziemy na gulach. Prawda? Oczywiście, że prawda. 5000, tak? A, Jezu. Dlaczego? Koniecznie, nie? Dobra. Aha. Dobra. 2500 musiałem wydać. Ale to mnie zaciekawiło, naprawdę. No i odpuszczę. Te dwie rzeczy. Dobra, to moja oferta. Dzięki. Nie, to dzięki. Wszystko. Aż muszę zobaczyć. Nie, to nie już tego. 16,20. Minimalne są większe. Zasięg 30. Zasięg 24. Amunicja 14 mm, tenże 14 mm, bo jednak. Tu jest magazyn, no dobrze. Rozumiem. Rozumiem! No tak. Chyba, że któryś mnie się jakoś nazywał, ciekawie. Ciekawe, bo nie mają żadnych tych, prawda? Na plecach. Znaczku. W ogóle nie ryzykować, bo jednak widzicie, tam tylko wszedłem i już mnie chcieli zabić. 160. No i tam co? Sina ładna. Okej, wszystko wypada. Linie jak jasna cholera, ale ślini się jak jasny gwint, ale jest. Tu nie wchodzę, was nie lubię. Więc się pchajcie. Jest tu gdzieś taki ktoś jak więcej minut? O!
ile tu jest. Powinno. Mam taką nadzieję. Właśnie, trzeba by znaleźć. Czy to są tak? Tak, to jest to samo. Ten sam budynek. Ale chuj wielki. No to trzeba cię przyznać, prawda? To raczej powinno być. To musi być. Jakieś wierzchniki, jakieś dziwne okna. I tak, dla zdrowia. Krótka wokół miasta. No dobra, Mariany. A, to tanki moje. Gdzie jest to? Na tych... Widzisz chłopca. Widzisz jeszcze jednego chłopca. Aha, czyli to w każdym domu tak jest. Terminal pracy. Zbyt dłubie. Ci oczy na to spojrzenie. O Jezu. Nie mogę. No w sumie jesteś normalna. Jesteś i ja. Jeżeli jesteś normalna, to spoko. Niech będzie, się może wziąłem przy okazji, mniej lub bardziej. Do oficera, okej. Ciekawe, ale coś właśnie przed chwilą ktoś nam wspominał jakiś z tych NPN-ców, że morderstwo jakieś, nie? To by było ciekawe. Bierzemy, no nie jestem takim chamem. O, dzięki.
Ale trafiłem, ja pierdolę. Co stanie? Sorry, mówię ty. Tak, sobie na moje już. To trafiłem, no no. Tego się naprawdę nie spodziewałem. I to jest zajebiste. Tak powinno być w każdej grze, że się dzieją takie rzeczy, no za chuchu. Nie ma takich opcji, się nie spodziewasz. Dziecko Edl. Tu nie rozmawiamy, nie ma sensu z nim. Nie tym bardziej jak chcesz sobie się wkurzać. No, tam jest dzieciak, więc myślę, że z dzieciakami byłoby dobrze porozmawiać. To już na chwilę na Edl. Nie wiadomo o co mi gra. Wiesz jakby o lapu, no to otwórzmy drzwi, żebym wiedział, że tu byłem. Właśnie ja. Nieszczęsne dziecko Erno. Dziecko Erno. Wiecie, tam jest te trójka stały dzieciaki. Spróbujmy tam coś porozmawiać. Ale Ela również woli. Byłbym wdzięczny za to. Ale tak, to nie tutaj. A z tego wiemy tutaj woli. No zobaczmy, może coś się pojawiło, może nie. Zwolniłem sobie. A dobra, mniejsza. Później się podniesie. Jeśli nie woła, no nic mu się nie stanie. Nie, dzięki. Mimo wszystko. Czego mogę tego chcieć? Jeszcze raz. Powód. No dobra, dzieciaki. Przygotować się. No tak trochę. I nikt ci nie każe dziecko w ogóle. Ale tamten chłopak tak samotnie stoi, to jest, coś mi się zdaje, właśnie klucz do tego. Aha. 162. Nie było erroru, więc raczej nie wywali. Właśnie. Ciekawe.
moment. Północno-zachodni. Czyli tej której jesteśmy? Aha. Jestem inżynierem. O. Szkoda, że nie od tego spisu. Jeszcze dokładnie. O czym tu panie rozmawia? A pobiegł nam to spacie. Drugi od wejścia. Coś wspominał, prawda? Tu mamy ten wpływ w pałac. Jak to znajdę, to się zobaczymy. Okej, okay. Wiem, że to jest. Więc już pokazuję. Pokazuję, okazuje się, że to jest tutaj drugie wejście. Tego gościa. Powiedz tędy.
muszę zmienić opcję. Bieg. To jest. Ale nie posprzątali. Nóż bojowy miał. Okej. Przyłączę znowu na bieg, to wiecie, nie trzeba klikać jak panięty. Okej. Jak będzie trzeba, to się po prostu zmieni, to coś na moment. Nie, dla mnie spoko. Mam nadzieję, że to było to. Siema. Tysiąc kapsli. Dobra, skoro mam kasę, to może pohandlujemy. No tak. Ale tego dzieciaka... że to się chciało działać jak powinno. Byłbym bardzo wdzięczny. Ciekawe, czy usłyszę. Co proszę? Jeżeli każe mi się to zdarzyć, gdzie się trzymać. Wiecie, co najpierw myślałem, ale... Wiecie, to ten dzieciak zniknął, prawda? Z tym dzieciakiem, no to mi się rozchodzi. Zobaczmy, czy może tam coś się wczytało poprawnie. Jestem tym gówniarzem, co erro. Tu albo tutaj. Tutaj. Erro. Dziecko erro. 167, 96. Da. Czytajmy, bo nie wiem, czy coś się nie spieprzy, a bardzo na zamkniemy tylko, że widać to, że coś na stronie. Znaczy, sprawdzimy tutaj. Nic. Tutaj? Troszkę jeszcze mowa? Czy ja dam się to odpalić w angielskiej wersji? Zobaczmy, co się robi. Żeby przegadać z tym dzieciakiem. Pip-boy. Otwórzmy go status. Proszę, jest trzy. Jaką bronią? Jaką kuźwa bronią?
Czyżby to o to mogło chodzić? Kerry! Pozwól na chwilę. Tak. O to rozchodzi się jak najbardziej. U mnie wszystko w porządku, Kerry. Ty mendo. O cholera. Kari, kochane, schowaj broń. Przez ciebie, ty babo moja kochana, strzelają raz. Wiecie, na tym mniej więcej... Nie, przepraszam, jednak zasalił babę tutaj. Przy tym. Tak, to wiem. W tym faktycznie moi towarzysze nosili. To też im odbijało. 169. Myślę, że nigdy nie chciałbym popatrzeć to, że to wejdę. Porozmawiam. O! I można porozmawiać kulturalnie, a nie zastrzelać z plazmy. Oho, następna rzecz. Okej. Dobry tekst. Thank you.
twojej dzielnicy. Właśnie. No właśnie, może jakieś zadanie? Właśnie. Za co? Kitam, że warto dla tego dzieciaka było. Dobra. Plac się skończył z supermutantem, przeżyłem. Ale wczytałem. O Boże, za co? Biedny ja, biedna postać. Kurde. Pierwsze zdanie do płaczu do połowa prowadza. Tak, trenują owców. Pamiętam tu gdzie kupiliśmy pancerz. Nie będę prosto chodził. I takim to... Powiedzmy, że bym to olał, gdybym prowadził inną postać. Aż nie było, nie wiecie gdzie. Kończymy tą imprezę. Niekoniecznie tak bym chciał w tym oto momencie, mam dość. Zobaczymy się w następnym odcinku.